Szczęść Boże, witam Was w kolejnym odcinku naszego vloga Liturgii od Zakrystii. Dzisiaj powiemy sobie na temat pozdrowienia. Po śpiewie na wejście kapłan, stojąc na miejscu przewodniczenia, wraz z całym zgromadzeniem wykonuje znak krzyża. Później przez pozdrowienie oznajmia nam, czyli wspólnocie zgromadzonej, obecność Pana, obecność Chrystusa. To pozdrowienie i nasza odpowiedź ujawnia misterium zgromadzonego Kościoła. Po pozdrowieniu kapłan bądź diakon lub osoba świecka może w bardzo krótkich słowach wprowadzić wiernych w treść mszy świętej danego dnia. I to tyle w naszym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam do lajkowania i subskrybowania oraz komentowania naszego odcinka. Szczęść Boże i do zobaczenia.